Do końca miesiąca powinna się utrzymać ładna, wyżowa pogoda, a to oznacza, że będzie ciepło i ze słońcem. Jedynie noce mogą być chłodne, a nad ranem będą się tworzyć mgły. Karolina Dobrowolska, witam Państwa. Dzisiejsze popołudnie też należy do bardzo przyjemnych. Trochę więcej chmur tylko nam się zbiera na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze z bardzo dużą ilością słońca, a na termometrach od 18 stopni, 19 stopni, nawet do 21, to w rejonie Krakowa. Ciśnienie dziś spada, a w nocy też na ogół pogodnie, dopiero nad ranem we wschodniej i południowej części kraju będą się tworzyć mgły i będzie od 8 stopni w Suwałkach, przez 10-11 w głębi kraju, po 12 w Szczecinie. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem chwilami umiarkowany. I z tych porannych mgieł lokalnie będą się tworzyć chmury warstwowe, które mogą zalegać nawet do godziny 10. Poza tym przewaga słońca. Jedynie nad morzem trochę więcej chmur i lokalnie może popadać przed południem na Pomorzu Zachodnim, a później na Pomorzu Gdańskim. I tutaj też nie dość, że silniejszy wiatr, którego prędkość może wzrosnąć do 50 km na godzinę, to jeszcze chłodniej, jedynie 17-18 stopni. A poza tym ciepło, nawet do 23 stopni na południowym wschodzie, jak widać, bardzo dużo słońca. Nieliczne opady deszczu, przelotne opady mogą się pojawić na wschodzie kraju. W południe na warszawskich barometrach 1004 hektopaskale, a w kolejnych dniach pogoda bez istotnych zmian. A zatem tak przyjemnie, miłego popołudnia. Do zobaczenia.